Agencja Informacyjna Pracodawców RP. Przeglądamy dzisiejszą prasę. Przegląd rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a w Rzeczpospolitej między innymi materiał o tym, że rząd, biznes i związki zawodowe rozmawiają. To informacja o starcie prac Rady Dialogu Społecznego, która na dobre rozpoczęła wczoraj pracę. Echa tego wydarzenia zresztą również w innych gazetach można znaleźć. Strony ekonomiczne Rzeczpospolitej i materiał o unijnej przepaści w internecie. W e-handlu widać ogromne dysproporcje między Zachodem i Wschodem. Zakupy w sieci robi 81% Brytyjczyków i tylko 11% Rumunów. Jak na tym tle wygląda Polska? Strony ekonomiczne Rzeczpospolitej. I w Rzeczpospolitej na stronach ekonomicznych również echa projektu dotyczącego podatku bankowego. Materiał: banki zapłacą za rozrzutny budżet, a także o tym, że podatek dotknie tylko co szóstego ubezpieczyciela. Przechodzimy do pulsu biznesu, a w pulsie biznesu o Ministerstwie Finansów, które poprawiło budżet. Chodzi o projekt budżetu. Resort nie powiększył dziury w kasie państwa, ale zdaniem ekonomistów zbyt optymistycznie patrzy na gospodarkę. Więcej puls biznesu, strona druga, a w pulsie biznesu na stronie czwartej również echa projektu dotyczące podatku bankowego. Podatkiem bankowym w akcję kredytową, to tytuł tego materiału. Połowa z 10 największych banków może przestać udzielać kredytów, alarmuje gazeta. Gospodarka może tego nie odczuje, ale cena pieniądza pójdzie w górę, więc konsumentów może to dotknąć. Dziennik Gazeta Prawna, strona pierwsza, i tam materiał o efekcie niższego wieku emerytalnego. Nie będzie bezrobocia, można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. Już za 5 lat zacznie brakować rąk do pracy. Ogromną dziurę na rynku tylko częściowo załatają emigranci. I w Dzienniku Gazecie Prawnej również rozmowa z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim o tym, jak Polakom idzie wydawanie funduszy unijnych. Chodzi o perspektywę, poprzednią unijną perspektywę budżetową. I jeszcze szybki rzut oka na Gazetę Wyborczą, a w Gazecie Wyborczej rozmowa z ministrem zdrowia na temat, jak będzie reformowany system ochrony zdrowia. Koniec NFZ najwcześniej w 2018 roku. Można przeczytać w tym wywiadzie więcej w Gazecie Wyborczej. A jak wyglądało wczorajsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego? Materiał na ten temat wkrótce na stronie internetowej Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.